Cześć widzowie, z tej strony oczywiście Gier Marchocicze. Dzisiaj chciałem wam włączyć nagrać piosenkę. Chciałem wam piosenkę nagrać, patrzę, wszystko działa. Cześć wszystkim, tutaj Gier Marchocicy, was zapraszałem na piosenkę z mojego studia. Czasy są naprawdę ciężko, przyszło mi nam walczyć z Bożem, z nadpływem zbóż z Ukrainy. My się nie dajemy, moja ciocia, właśnie dzisiaj protestuje w Warszawie. Później parę strajków pewnie znowu lokalnych zaliczy. Tak nie będzie. W innych krajach też jadą, widziałem na ostrów tam pod Brukselą już jadą, niszczą barykady. Przez policję zrobione niszczą. Jadą ostro tam, nasi sąsiedzi na zachodzie czy tam jadą ostro. Się nie tańcą we Włochach czy we Francji, jadą tam równo. My się nie poddajemy i dziękuję wszystkim. Dziękuję pszczelarzom, myśliwym, górnikom i kibicom. Że się spieracie, że się jednoczymy w jedno wielkie serce. Można tak powiedzieć. Powiem wam jedno. Wczoraj słyszałem rozmowę tamtych organizatorów, co mieli dzisiaj być we Warszawie. Pytają się, ile rolników przyjeżdża, czyli władza nas się boi. A ten chłop mówi, to było jak w 89 roku? To o czym tu rozmawiać? My nie damy, my ziemi nie oddamy, będziemy walczyć o każdy litr krwi. Tak nam dopomóc Bóg, dziadkowie mnie nauczyli. Ziemia matka żywicielka, od tylu pokoleń. Wojny polsko-bolszewickie te ziemie pamiętają. I ten trud wyczerpany za tych Polaków. I wiem, że naprawdę z honorem. Nie pozwolimy w ciszy i spokoju umierać. Będziemy walczyć, a żadne pieniądze tego nam nie nie wynagrodzą. Bo od 3 lat mamy nie wiem jak inni mają ciężkie sytuacje. Wujek Jarek od 3 lat nie może zboża sprzedać. Kazali trzymać. I co w tym takiego? Jest wielki problem, ogólny problem, ogólnonarodowy z tym zbożem, bo nie tylko u nas. Ale przydałoby nam się, żeby się chociaż dało zboże sprzedać, bo byśmy kupili nowy siewnik do tego nowego ciągnika. Ale no cóż, na razie możemy o tym zapomnieć na najbliższe 10 lat, jeżeli się to wszystko nie uspokoi. Także w kupie siła, jednoczcie się, wychodźcie na drogi i musicie wygrać. Zielony Ład ma iść do kosza. Dziękuję, pozdrawiam. I tyle by było w temacie, trzymajcie się i strajkujemy, bo trzeba pokazać, że z rolnikami, z górnikami, z pszczelarzami, z myśliwymi i z kibicami jesteśmy w stanie coś działać, bo w kupie siła musimy się jednoczyć z jeszcze większymi gronami, pokazać władzy, że naprawdę z nami się nie zaczyna, bo jak się z nami zadarło, już nie ma powrotu. Pamiętać, walczymy to do ostatka, a żadne pieniądze, żadne skarbniki nam tych kosztów nie wzrócą. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.